Cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 19 odcinek z House Flipperem. O, zauważyłem teraz, że mam tutaj gniazdko uszkodzone. Czy mogę je naprawić? Nawet nie mogę sprzedać. A to dziwne. No trudno, nic z tym nie zrobię na razie. Ok, w takim razie... Myślałem, to jest brud, ale to też nie jest brud. Pora... Tak. Pora wziąć kolejne zlecenie. Może... Malowanie domu. Tymon Gwiezdny. Witam, zakupiliśmy z żoną dom i powoli go wykańczamy. Chciałbym prosić o pomalowanie w nim ścian, bo doszliśmy, że wszystko na biało to strasznie nudno. Potrzebny jest też montaż brakujących urządzeń, dwóch klimatyzatorów i dwóch kaloryferów. Mam nadzieję, że nie zajmie to dużo czasu. Chcielibyśmy się niebawem wprowadzać. Z wyrazami szacunku, Tymon Gwiezdny. Okej. Okay. To nie powinno być trudne zadanie. Dom starej panny to się nazywa. Czytałem info, że twórcy pracują nad... Tutaj brak zadań akurat. Pracują nad nowym DLC Garden, czyli będziemy coś w ogrodzie robić. Tylko pytanie... Dobra, kakao. Może najpierw pomaluję. Kakao. Piaskowy migdał. Dobra. No i właśnie jest pytanie, czy tutaj będzie... Dobra, lecimy. Czy te DLC będzie darmowe? Ale skoro tak już szumnie reklamują i zapowiadają, jest duże prawdopodobieństwo, że nowe DLC będzie płatne. Pytanie, jakie pieniądze? Właściwie wszyscy teraz przechodzą taki tryb, jakby dodawania DLC płatnych, nie? Mamy tutaj tak ETS-a, który każdy dodatek, no, zwykle za każdy dodatek się płaci. Potem mamy ATS-a, to jest ta sama droga. Car Mechanic, którego korzystam, też nowe samochody są jako DLC. I tu prawdopodobnie pójdzie tak samo. Czyli... Tylko teraz kwestia, jakie to będą pieniądze, bo wydaje mi się, że ten House Flipper jeszcze nie jest zakończony. Ta wersja jeszcze chyba jest dalej rozwojowa. Natomiast te DLC, no nie wiadomo. Jeżeli... Powiem wam tak, ja ze swojej strony, jeżeli to by miało kosztować... Nie wiem, dychę. No to może w zależności jaki... Co tam by się znalazło w tym DLC. Jak byłoby rozbudowane, ale te 2 euro może mógłbym dać. Natomiast jeżeli to będą jakieś grubsze pieniądze, jak w przypadku, nie wiem, ETS-a, będzie 70 zł, to chyba się nie zdecyduję wtedy. Tym bardziej, że jest bardzo mało tutaj w tej grze mało rzeczy do robienia, więc tak naprawdę najpierw powinni, jeżeli to gra byłaby bardzo rozbudowana, to rozumiem, natomiast w tej chwili, a źle zrobiłem, tu będzie jasno, dobra. Mówię, jeżeli gra byłaby mocno rozbudowana, no to ok, to mamy dużo, jak to mówią, kontentu. Jest ok, natomiast w tym przypadku tych rzeczy jest niewiele, więc najpierw
ta gra powinna być bardziej poszerzona o nowe rzeczy, a wtedy... Co ja zrobiłem w ogóle? Tak miało być. No na pewno jest już jedno DLC z tymi schronami, tak? Ono było za darmo. Bo ja nie przypominam sobie, żebym ja za to płacił. Ale jak będzie w przyszłości? Na pewno będą chcieli to jakoś spieniężyć, tak? Te rzeczy, natomiast... Okej, tu już nic nie zrobimy. Zobaczymy, czy to... Czy ta puszka wystarczy. Obawiam się, że nie. W ogóle czy to... Dobra, idzie, bo myślałem, że nie idzie mi procent. Jesteśmy na razie na 50%, więc na 100% nie starczy. Dzisiaj trochę czas mnie goni, więc ogólnie odcinek będzie trwał pół godziny, więc pewnie tego zlecenia nie uda mi się zakończyć. Mimo, że jest dość proste, ale nie będę mógł przeciągnąć nawet o 5 minut. Okej, no to już na dnie jest. Niestety, na tą ścianę nie starczy. O, zobaczcie. By musiał mieć jeszcze możliwość nabrania ze dwa razy. To może... No, ale już tutaj... No i to jest koniec. No tak pomalowałem, widzicie, na skróty. Nie kombinowałem. Ta ściana jest ciemniejsza, ta jaśniejsza. Uważam, że tak kiepsko to aż nie wygląda. Proszę bardzo, 70%. No i teraz co dalej? Bo wydaje mi się, że pomalowałem wszystko, a jednak... Tu na pewno nie. Tutaj? Zastanawiam się, czy będę musiał pomalować... No zobaczmy, czy to muszę pomalować. Tak. Czyli muszę jeszcze pomalować środek. A w tym jednym zleceniu było... Nie trzeba było tego robić. No dobra. Jak trzeba, to trzeba. Też nie lubię tego robić akurat. Dobra. Tu są jeszcze dwa okna. Tu się nie skończyło jeszcze. Okej. Jest 100%. Teraz jeszcze muszę wyczyścić okno. Zawsze jak gram w tę grę, to mam wyrzuty sumienia, że czyszczę wirtualne okna, a przecież powinienem wyczyścić swoje tutaj. Byłby większy z tego pożytek, oczywiście.
Ale z uwagi na to, że zrobiło się teraz zimno, właściwie pojawiła się przyszła prawdziwa jesień. I tak naprawdę nic się nie chce robić już. Tym bardziej. Było lato, było ciepło, nie chciało się nic latem robić, a w momencie, kiedy jest zima. Dobra, jeszcze musimy zamontować jedno urządzenie, klimatyzator. No i przecież zrobiłem to. Aby zakupić, użyj. A, dobra, okej. Najpierw blachę. Klima. I teraz śruby. Znaczy kable. A jeszcze to, ok. No i zrobione. Ten pokój już jest zrobiony. To mogę wrzucić. Zostałem jeszcze puchają, sobie zabiorę gdzieś. Przyda się w innym pokoju. Co jest tutaj? Tu jest brak zadań. W sypialni. Ok. Jasna brzoskwinia jest mi potrzebna. Wykorzystam jeszcze tę farbę. Łatwo mogę się wtedy przełączyć. Co jest? Dobra, wykorzystam to. Tutaj, gdzie mogę, potem odsunę te wszystkie meble. Dziwne, że się te farby nie mieszają, nie? Jak się mierzy jedną i drugą. Ale to byłby bałagan wtedy. Dobra. I tak pewnie ta pucha mi nie starczy. Ten pomieszczenie jest dość spore. Jeszcze muszę tutaj w oknie też coś porobić. Pomalować.
Okej. No było blisko. Ale tu już jest puste. 80%. Rozumiem, że muszę tutaj pomalować. Dobra. Kupiłem, to wyrzucam, to wyrzucam. I lecimy dalej. Okej. Jeszcze tutaj u góry muszę pomalować. No jest 100%, super. Czyli tu już nie trzeba. Co ciekawe. Możesz... No chcę kupić klimatyzator. No trzymam i co? I nie mogę. Dobra, instalacje. Okej. To już wiem jak zrobić. Przykręcone, proszę bardzo. I zakończone, super. Jeszcze muszę wyczyścić okno. I rozumiem, że ten pokój będzie skończony. I takie prostsze zlecenie to jest dzisiaj. Samo malowanie. Dobra. Zadanie zrobione, jeszcze minimalnego postępu nie mam. Więc jeszcze... Trochę przed nami. No są trzy drzwi, czyli jeszcze trzy pokoje do zrobienia. No tu też trzeba umyć okno. Jedno, drugie. Super. Zamontuj urządzenia. Tu jest kaloryfer potrzebny. Gotowe. No i pastelowy róż tu jest potrzebny. Proszę bardzo. Małe pomieszczenie, więc powinno się udać. Nie, te kolory są takie trochę... W momencie, kiedy są w puszce, to one są dużo jaśniejsze. O, proszę bardzo, przekroczyłem już minimalny postęp. Super. Korzystam trochę tej puszki.
Dobra, 71% zostaje mi tutaj. I proszę bardzo, nowy punkt umiejętności. Mogę ulepszyć. Maluj więcej ściany, nie trać ściany. Dobra. Wolę nie tracić farby. No, farba za szybko znika. A te malowanie czterech ścian, to ja i tak z tego nie korzystam. A tu jeszcze za kaloryferem. No i gdzieś tutaj coś pominąłem. Pytanie gdzie? A, gdzieś się nie pomalowało. A tam, dobra. Jest gotowy. To jest biblioteczka. Okej. Została łazienka. Co trzeba w łazience zrobić pewnie? A, tu tylko montujemy. Grzejnik łazienkowy jest potrzebny. Super. I to jest zadanie już wykonane. Wychodzimy. I zostanie chyba tylko ten pokój. Pomaluj kolorami limonka. I tu jeszcze coś mam wyczyścić okno. Dobra. Jest limonka. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że starczy farby. Wykorzystuję właśnie tę farbę różową, skoro można. Wiecie, powinienem tą szafę odsunąć, nie? W realu, ale tutaj idę na skróty. No i prawie, prawie. Prawie skończone. No, to już jest do wyrzucenia.
Jest 100%. Super. To wyrzucam. Umyję okno. Jedno, to aż trzy są do umycia. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Cztery na pięć zadania są wykonane. Jeszcze jedno zadanie zostało gdzieś. Tu jest coś. Ok, tu musimy tylko wyczyścić okno. Ok. Zlecenie na 100%. Czyli udało mi się w pół godziny, super. To ciekawe, nie mogę sprzedać tej farby, więc ona musi zostać. Tu w ogóle dziwnie zrobili, że te drzwi jedne przeszkadzają drugim. Pozamykam wszystko, żeby nikt tutaj obcy się nie kręcił. Wyjdę sobie na zewnątrz. Słońce zachodzi. Czy ja zdążę zrobić jakąś fajne zdjęcie? Chyba nie. No, najwyżej taką miniatureczkę zrobimy. Proszę bardzo. Może tak. I to byłoby na tyle. Do następnego odcinka. Być może... O, będzie przychód 21 tysięcy, więc powinienem mieć pieniądze na kolejny domek. Jeszcze tamtego nie wyremontowałem. Może w kolejnym zobaczymy. Cześć.